Cześć, z tej strony Sargon, a to jest kolejny odcinek z Modern Blade Warband na modyfikacji The Last Days of the Third Age. Jeśli pamiętacie, to ostatnio walczyliśmy z siłami run u boku krasnoludów, a tak naprawdę to krasnoludy walczyły, a my się przyglądaliśmy przez większość walki. No, poprzedni odcinek mógł być niezbyt ciekawy, no ale mam nadzieję, że w tym trochę lepiej nam pójdzie. Po pierwsze, musimy odbudować na pewno nasze wojsko trochę. O, mogę coś jeszcze ulepszyć. I coś, czego w sumie nie zrobiłem, a powinienem zrobić wcześniej, czyli ulepszenie naszych towarzyszy. To także jest ważna sprawa. Fanil to będzie taki typowa postać wspomagająca za pomocą leczenia, pierwszej pomocy. No i chirurgii przede wszystkim, żeby tam nie tracić tych ludzi. No i wszystkie te trzy umiejętności na piątce, spoko. Zauważyłem też, że nie można tej inżynierii zupgrade'ować, co w sumie no jest logiczne, no bo niestety modyfikacji tej... O, w sumie może broń rzeczcową jej dam? W końcu mam tą włócznię, której nie mogę używać na konia, a ostatnio zdobyliśmy konia. W tej modyfikacji nie można podbijać samemu różnych lokacji, więc to ma jak najbardziej sens. Dobra. Nie ekwipunek, chciałem, nie umiejętności, coś tam sobie niepotrzebnie klikłem. No i dobra, masz włócznię, no i będziesz walczyć włócznią, na razie przynajmniej. Zaś jeśli chodzi o nasz ekwipunek, na razie wygląda on tak, no chciałbym jakiś lepszy miecz zdobyć. Albo najlepiej jakąś lancę, żeby móc jakoś z tego konia sensownie walczyć. Dobra, zobaczmy co jeszcze Luvena można ulepszyć. Na pewno plądrowanie mogłoby się przydać, moglibyśmy większe te łupy móc zdobywać. Poza tym wezmę, na początku wezmę siłę i potężny naciąg na trójkę. Poza tym, co by tu zupgrade'ować? Czy tą zręczność? Zręczności ma dużo, ale sama zręczność w sumie tak sama nie daje wiele. No możemy brać w niej to plądrowanie. No i tak zrobię. Bo jeśli chodzi o towarzyszy, to raczej wolę inwestować w te umiejętności, które dają coś drużynie. No fajnie też zrobić z takiego kogoś dobrego wojownika, ale... Takie umiejętności moim zdaniem są priorytetowe u tych towarzyszy, bo głównie po to oni są. Jednostka nam nie da chirurgii czy plądrowanie, nie? No dobra, chodźmy do Dale, zrekrutujmy jakieś oddziały. A, w sumie złożyłem to, ale można też jakąś misję zrobić. Mam odnek zapasy, który musi dostać... O, spoko. Do Ereboru. Okej, misja, bo Erebor no to jest od razu tutaj. Nie no, złe kliknąłem tutaj na dnie, myślę. Przyprowadziłem kilku więźniów. A no mamy kogoś. I mamy też chyba misję na tych więźniów. Zobaczę za chwilę o co w tej misji chodziło. Na razie potrzebuję ochotników do niebezpiecznej misji. No i dobra, weźmy sobie tych milicjantów i kupców. Wszystko weźmiemy co możemy. Na całe szczęście armia tutaj nie jest taka droga w utrzymaniu niż w zwykłym Modern Blade, bo tych punktów ma się tutaj jednak troszkę mniej. Dobra. Misje. Zobaczmy misje. Pojmanie. Okej, okay, mam przyprowadzić mu dwóch jeńców, tak? No i mam dwóch jeńców, więc chodźmy sobie do niego. Zobaczmy, co dostaniemy za tą misję. Obóz rzeczny Uruka jest pod oblężeniem. O, Rohan już widzę ofensywę przeprowadza. Potęga Rohan została złamana, aha, przegrali w bitwie pewnie, więc nic. Myślę, że nic z tego oblężenia. Aha, no, nie na długo ta potęga Rohanu została złamana. Mordor też wzrasta w siłę, ale on wcześniej chyba osłabł i dlatego wzrasta. No i dobra, możemy przyprowadzić mu więźniów, uzyskujemy doświadczenie i punktów rangowych trochę, cokolwiek one nam tu dadzą jeszcze. Czy mogę coś zrobić za te punkty rangowe na przykład u ciebie? Nie, na razie nie mogę, no trudno. Nie chcę na razie brać misji od elfów, wolę się skupić na misjach od mojej frakcji. Chodźmy zanieść ładunek do Dale. Będę też obserwował, czy przypadkiem nasi ludzie nie walczą z kimś. I zrekrutujemy sobie oddziały także z Esgarod, bo tam na pewno także kogoś mamy. Ale na początku zapasy. Proszę bardzo, panie krasnoludu i... Panie krasnoludzie w sumie. I co dostajemy? Relacje podwyższone. No, zawsze to jest coś. Transport zaopatrzenia do Beorna. Nie, na razie nie.
Krasnoludy nie są jakieś specjalnie dla mnie ważne na razie. O, ochotników już mamy tutaj 11. A ty masz dla mnie jakąś misję jeszcze? Okej. Okay. 3 sztuki żywności. Proszę bardzo. I dostaliśmy troszkę tam punktów. Magazyny. A, nie ma już żywności tutaj. No to troszkę się wkupałem, ale Westgard może coś będzie. No wy coś tutaj macie. Te racje są tanie. Możemy też sprzedać ten złom, ale na razie go zostawię, bo możliwe, że będzie mi na jakieś questy potrzebne. I co jeszcze chciałem tutaj zrobić? A, chciałem wziąć jakichś ochotników do armii. I zrobimy, zobaczymy też, co można zrobić z tymi jeńcami. No ale na początku zwiadowcy jeziora tutaj, no, jako ucznicy. Mógłbym wziąć samych tych kupców, ale potrzebuję milicjantów, żeby ich ulepszyć na zbrojnych. Na wojowników, których potrzebuję na quest, a ich możemy ulepszyć oczywiście zbrojnych. No i dobra. O, sporo zasobów, sporo, naprawdę. I to samo moglibyśmy wykorzystać na przykład u elfów, kupić od elfów jakąś broń. Trzeba było zobaczyć, co tam mamy do kupienia, ale może tutaj sprawdźmy. No, szeroki miecz. Nie, ja chcę coś długiego. Kiepskiego wykonania lańca. No szkoda, że kiepskiego wykonania. Jakby była trochę lepsza, to może bym się skusił. Konia na razie nie będę kupował innego, bo dobry koń to będzie drogi. Taniego nie ma co kupować. Nie, po co ja to klikłem? Po co ja to kliknąłem? Główny plac. Dziękuję na razie za to. O, może jakaś zbroja? Ja bym kupił właśnie tych jeńców, znaczy sprzedał ich. Tu jest włócznia Dale, to jest ten sam miecz krótki. Czyli miecz szeroki, który jest krótszy od miecza krótkiego. Dobra, nie zagłębiajmy się nad tym. Broń krasnoludów nie będę kupował, bo broń krasnoludów jest króciutka. Dostosowana do ich wzrostu. Zobaczmy jeszcze do tych elfów. Moja jaskinia trolla jest pod oblężeniem wojsk Celeborna. Spoko. No, nie będę się skupiał na razie na tych wszystkich rzeczach, co tam się dzieją na mapie, bo sporo tego jest. I to bym chciał kupić. I będzie mnie stać, jeśli sprzedam tych jeńców. Więc kupię sobie ten miecz z Mrocznej Puszczy, zobaczę, jaki on jest dobry. Zawsze to jest troszkę dłuższe, może nie dużo dłuższe, ale zawsze coś. Tej włóczni nie można używać do jazdy konnej, ale tą już bym mógł ewentualnie. Tylko, że to jest krótka włócznia. Więc nie wiem, czy ja chcę ją kupywać. Jest dosyć droga. Nie no, zostanę na razie przy tym mieczu. Tarcza też jest dla mnie za droga na razie, więc no zostańmy przy tym mieczu. Czy możemy im sprzedać jeńców też? Możemy. No dobra, sprzedajmy tego tutaj pana. I może jeszcze jednego. Takiego taniego. I zobaczę, czy mam już pieniądze. Coś ciężko to zobaczyć, ale mam pieniądze, mam. Więc jest okej. Okay. Mamy super broń. No super broń, może trochę przesadzam, ale spoko. Broń mamy na razie. Więc mogę ci dać ewentualnie ten mój stary miecz. O, dużo jest wart, ja bym chciał go sprzedać chyba. Ewentualnie mogę ten miecz dać naszej elfce. Bo ty masz biały nóż, no on jest krótki. Ale obrażenia ma większe. Nie no, zostaniesz na razie może przy białym nożu. A tobie dam, żebyś tam sobie miała. Zawsze jest to lepiej mieć jakiś tam wybór broni. No i dobra. Na razie tak to wygląda, jeśli chodzi o naszą armię. Zobaczmy, co możemy zrobić. Obrona wioski nie wyszła. Trzeba wrócić do Miriel, to na razie nie jest ważne. No i Dale. Wschodnia bruzda jest pod oblężeniem wojsk. Obóz leczny Ukrainy jest pod oblężeniem. Aha. Zachodnia bruzda. No, oblegają to. Ale co my na razie z tym zrobimy? Nie za wiele. Poza tym i tak nie mam żadnego znaczenia tutaj na bitwy. Zbyt dużego, bo mam malutko armii. Jak mam tą armię, to jest beznadziejna. O! On goni króla Branda. Gdzie jest król Brand? Nie może. Król Brand nie może przegrać.
Aj, zaatakuje karawany, ale ja tej karawany za nic nie obronię. Dobra. Odpuścił sobie. A ja uciekam do Esgaru. Ja tu czekam. Oj, może teraz dam radę pomóc karawanie. No chyba, że on pójdzie, no to nie dam rady niestety pomóc. No nie dam rady pomóc, bo to nie ma racji. Nie ma szans powodzenia. Nie wiem, gdzie poszedł król Brand. Porozmawiam z tym Harwaldem, który tutaj siedzi w zamku jako jedyny na razie. Może on coś wie. Albo ma dla mnie jakieś zadanie. Król Brand. Południowy posterunek goblinów. Pewnie idzie tam coś oblegać. Dobra, chodźmy na razie do Erboru z wiadomością. Ciekawe, czym to wiadomość. O, atakują nas. Co? Co się stało? Chwila, czemu nie straciłem wojska? Pierwsze, po drugie, co to jest to? Coś mi tu nie pasuje. Dobra, na razie wczytam sobie. Wiem, że to noobskie, ale trzeba wczytać. Co to za jakaś dziwna muzyka była? Znaczy dziwny odgłos? Nie wiem. O co chodziło z tymi karawanami pod Ereborem, bo ich było 500? Okej, okay, muszę zrobić zwiad. To jest spoko misja. Król Brand jest cały czas w tym południowym posterunku goblinów. Nie podoba mi się to, że on jest tam, bo to jest kurde tutaj. To jest tutaj. Nie, to jest północny. To jest południowy. I oblega go pewnie. Niezły wariat z niego. Dobra, ja uciekam na razie do południowego posterunku run. O kurde. Dogonią nas. Nie. Tego nie było, wytnie się. Dobra, to ja idę tędy w takim razie. Na razie jestem za słaby, żeby wygrać z nimi cokolwiek osiągnąć. Dobra, nie widzą mnie, już jestem daleko. Może nie napał się tam jeszcze na jakiegoś innego lorda tych run, a potem uciekał tutaj w stronę do Gurdur i nałapał się na jakiegoś orka. To by było złe. Okej, run. Wzrosło siłę, tak? Troszkę. Odbudowuje cię. O, król Brand został pokonany. No super, brawo mistrzu. Niepotrzebnie na jakiejś dupie szłeś, a teraz... Teraz tutaj władca run siedzi w tej okolicy. Nie wiem, co on tu będzie szykował. No dobra, co ja tu mogę zrobić? Wrócić się do tego pana z Dale. Ochotników nie wezmę, bo nie mam na razie miejsca. Mogę coś... Nie no, nie mogę nic. Tutaj mamy elfy. Jakbym elfom pomógł w jakiejś bitwie, to by było ok, bo elfy są dobre. Są dobrymi, dobrzy w walce. Dobre jednostki mają. Dobra, chodźmy do zamku. A tego już nie ma, tak? Nie ma. To jesteś ty? Tak, to jesteś ty. Niestety szkoda, że nasz pan przegrał. Ale dobra, zrobiłem zwiad. Mam do przyjaciela wojownika, który jest bardzo chory. A on chce faniul pożyczyć, tak? Czy nie? Ale to jest misja, która jest szybka. Dobra, spoko. My już ma jakieś tam pozytywne relacje ze mną. Torin Kamienny Hełm siedzi w Ereborze cały czas, widzę. A tutaj coś może się dziać. Tutaj się coś może dziać, bo te elfy były. Teraz tu ten idzie. Jakby teraz zaatakować tego gościa, co miał 60 coś żołnierzy, tylko że raczej nie ma to szans powodzenia, bo nie dogonimy go. I to jest problem z tym runem.
Okej, okay, kilka patroli. Uratować więźniów. Nie wiem, czy ja dam radę coś takiego zrobić. Musiałbym pokonać jakiegoś lorda, a na to nie ma na razie szans. No dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przydałby mi się właśnie lepszy ekwipunek, w szczególności zbroja, żeby mieć jakąś tam możliwość ochrony, żeby nie zginąć od razu. Dobra, chodźmy sprawdzić resztę jeńców. Powinienem już to dawno w sumie zrobić, ale sobie zapomniałem. No już mam mi troszkę pieniążków, ale wciąż to jest za mało. Wciąż jest zdecydowanie za mało. Do zamku. Może nie do zamku. Do zbrojowni. Jaką masz tutaj zbroję? No, na tą mam, ale ona jest niewiele lepsza. Ta tak samo, bo to jest lepsza ta. No teraz nie ma tutaj w ogóle żadnych dobrych zbroi. Jest ta, ona jest w miarę spoko. Mógłbym ją kupić. No ale ja wolę jak już kupić od razu tą najlepszą zbroję, żeby nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy na takie średnią. Rozumiecie chyba, co mam na myśli. Dobra, ile już trwa ten odcinek? No trochę trwa, niewiele się dzieje. Chciałbym jakąś walkę, ale taką, którą mam szansę wygrać. No jak na razie nie zanosi się na to, żeby coś takiego miało miejsce. Chodźmy zobaczyć, co jest tutaj w okolicy posterunków. No na razie niewiele się tu dzieje. Na razie niewiele. Gdzie są nasi lordowie wszyscy? Okej, pokonali kogoś z Mordoru, spoko. O, potem Garun została złamana. Jako gdzie oni walczą? Cały czas jakieś walki są, ja nie mam pojęcia, gdzie one się dzieją. Lorda Barda też widziałem, że tam wcześniej, że go pokonali niby. Gdzie to wszystko jest? Ja nie mam co tutaj robić tak naprawdę. Okej, okay. Król Daim podbija północno-wschodni posterunek Gundabad. I to już ma sens, bo to jest ten posterunek, czyli ten najbliżej. I w tym spróbuję mu pomóc. A dlaczego? No bo to jest blisko, już mówiłem. Oj, tu jest Król Daim, czyli ucieka jednak. No w sumie on ogromne straty poniósł w walce z Run. Co jest jeszcze pod oblężeniem? No, już tak średnio. I tu jest jakiś gościu z Run, o dziwo. Który mnie pokonał, jakby wyszedł, więc ja stąd uciekam od razu. Czy jest tu ktoś, kogo mogę pokonać? Na przykład jakiś patrol orków? Nie? To jest krasnoludzki patrol i taki silny, nie taki byle jaki. No nie wiem, co mam tutaj robić. Chyba powinienem zająć się misjami, skoro nie mam jak zrobić... Znaczy, jak doprowadzić do jakiejkolwiek walki. Król Teoden został pokonany. No, posterunek nie jest już pod oblężeniem. O, jest Lord Bard, którego tam wcześniej pokonali. Wrócił już do zamku. No i co, Lordzie Bardzie? Gdzie jest król? Zachodni obóz leśnych elfów. A masz dla mnie jakieś zadania? Okej, okay, do kamieniołomów żelaznych wzgórz. Idziemy tam i potem pójdziemy w kierunku tych elfów. Zobaczymy, czy coś tam się dzieje. O, teraz znowu. O, południowy posterunek Grun oblega król? Krasnoludów? Nieźle. Zaraz pójdę zobaczyć, co tam się dzieje. O, to ruina kamiennego hełma pokonali. Niedobrze. Ale jeszcze pójdę do głównego placu. Porozmawiam z tym Fulgnim, tylko gdzie on jest, teraz go trzeba znaleźć tutaj, a tutaj nie ma takiej głównej hali, więc nie wiem, czy go w ogóle tu będzie widać, to może być problem, ale za chwilę się o tym przekonam. Może ty jesteś Fulgni? Tak, to ty masz długą brodę, rzeczywiście mam wiadomość dla pana. No dobra, lordzie krasnoludzie, na razie stąd spieprzam i uciekam do południowego posterunku Run, zobaczyć, co tam się dzieje, bo tam jakieś walki się toczą. O nie, idzie ten. No całe szczęście, no on mnie raczej nie dogoni, ma dużą armię. Aż tu się toczy bitwa, no która nie ma szans powodzenia już. O kurde, uciekać! Chwila, to będzie ciekawa walka, albo że oni...
No właśnie, ja tego nie mam szans raczej wygrać. Dobra, spróbujemy walczyć. Tylko, że oni mają chyba doborowe oddziały, a ja mam gównianą armię, ale... Pomagają mi krasnoludy. Dobra, wygraliśmy to. Pomagają mi krasnoludy. I to są lasy, gdzie ich konnym łucznikom ciężko będzie cokolwiek zrobić. Idą za mną, czy oni własną taktykę robią, te krasnoludy? Nie wiem, ale wszyscy do ataku, jolo. Dobrze. Nie, w sumie oni mają piechotę. Ja myślałem, że oni mają głównie kawalerię, ale wygląda na to, że kawaleria tylko pojedyncze oddziały u nich teraz. No ale i tak idzie ok. Już parę tu ludzi zabiłem. Nie no, super walka, bo zyskamy, a nic nie stracimy tak naprawdę. Nie będzie takich strat w armii jak w poprzedniej bitwie. A poza tym nie pomagam żadnemu lordowi, więc zawsze to jakieś większe zyski mogę dostać z tą walkę w postaci łupów czy czego tam innego. No i już. Fajna. Przynajmniej jakaś walka na odcinku była, nie? Dobrze mi ci krasnoludy pomogli. Oj, mogę nawet ich przyjąć. Krasnoludy są dobre. Czy ja będę miał pieniądze, żeby ich utrzymywać? No będzie trzeba postarać się, żeby je mieć. Wezmę sobie tego łucznika oraz topornika. A tutaj no oczywiście wszystkich jeńców, bo jeńcy to jest łatwy zarobek. Kolejny wojownik Dale. Tylko, że ja ich straciłem, kurde, niedobrze. Nie mogę ich tracić. Wszyscy na górę idziecie. Tych wojowników muszę dać na dół, żeby ich nie tracić, bo ja ich w końcu chcę oddać na misję. Muszę ich mieć aż w pięciu, dosyć dużo. No dobra, fajnie, wygrane mamy. Mamy jakąś tam wygraną bitwę w końcu. Mamy kolejne jednostki kawalerii. Po raz kolejny jakaś masa tych karawan tutaj koło miasta, ale już ich nie ma. I zaraz zobaczymy, czy zostanie pokonany król Dain tutaj. No, niestety tutaj nie ma szans. Tutaj nie ma szans tego pokonać typa. On ma za dużo armii, a król Dain jest osłabiony, jak wiemy. Czemu on nie ucieka? Dobra, ja mu nie pomogę, bo jak? Chyba zrozumiecie, że ja nie mam po prostu szans tutaj cokolwiek zrobić. Mógłbym co najwyżej dostać się do niewoli run. No dobra. Tak wygląda moja postać na ten moment. Musiałem sobie zminimalizować i zobaczyć, ile trwa odcinek. Jeszcze parę minut, no i będziemy kończyć. Dobra, zobaczmy siły frakcji. Jak wygląda ta nasza siła? No, przeciętna jest. A jak wygląda siła run? Bo run to jest nasz główny wróg na razie. Z Gundabad jak na razie nie walczyliśmy, a Gundabad jest silny, no, ma te swoje posterunki. No ale Gundaba to jest masówka, oni liczą na masę tych orków słabych. No i dlatego oni są tacy silni niby. No i niestety król Dain przegrał, no. Co ja zrobię? Nic nie mogłem tam zrobić. Co ja... Nie wiem, gdzie znowu kolej... Znowu ci lordowie gdzieś uciekli, nie? Co masz dla mnie za misję? Okej, okay, zachodni obóz leśnych elfów, to akurat bym tam i tak chciał iść chyba, więc spoko misja. No bo tam był ten król jakiś czas temu, nie wiadomo gdzie jest teraz. A chciałbym sprawdzić, czy nie po drodze się na niego nie natknę gdzieś. Tu jeszcze poczekam chwilkę. W halach Tranduila nie ma króla Tranduila, to znaczy gdzieś on także się wybrał, coś tam robi. O, wieźli źlacy z pod oblężeniem, to jest niedobre. Okej, to jest jakiś oddział dziwny. Co to jest?
Kompania dezerterów do budowy piechur run. No dobra, zawalczymy sobie z tymi piechurami run. Ale dopiero w następnym odcinku, bo ten już wydaje mi się, że jest wystarczająco długi, więc mam nadzieję, że on się tym podobał. Zachęcam do ocenienia, do skomentowania tego odcinka. No i do czekania na kolejne odcinki z The Last Days. Cześć!